Wszystkie nasze programy powstają dzięki naszym widzom oraz czytelnikom Warszawskiej Gazety. Dziękujemy za każdą wpłatę. Dzień dobry Państwu, serdecznie witam w PL1 TV, witam w rozmowie dnia, a dzisiaj rozmowa ważna i poważna i trudna, albowiem dotyczy sytuacji, w którą mamy nadzieję nikt z Państwa się nie zetknie, wysyłając swoje dzieci do szkoły. Koronawirus, jak wiadomo, zmienił wszystko, w szkołach panuje istne szaleństwo maseczkowe, dezynfekcyjne, dzieci z katarem są odsyłane do domu, rodzice się bulwersują, ale są sytuacje, które przekraczają chyba wszelkie granice. A sytuacja, o której mówimy, zdarzyła się Nowe Miasto Lubawskie. Bohaterka tej sytuacji, pokrzywdzona w tej sytuacji, 13-letnia Sara. Będziemy mówili właśnie o tym, co ją w szkole spotkało, a będziemy mówili o tym z mamą Sary, która łączy się z nami przez telefon, panią Marzeną Kasprowicz, oraz gośćmi naszymi, którzy też w tę sprawę są zaangażowani. Pan Tomasz Kadłubowski, prezes Fundacji Prawa Dzieci, który łączy się z nami na Skype'ie, a w studio jest pan mecenas Mariusz Kawczyński, radca prawny. Dzień dobry, panie mecenasie. Dzień dobry, panie redaktor, dzień dobry państwu. Szanowni państwo, to może najpierw oddamy głos mamie Sary, pani Marzena Kasprowicz. Proszę pani, co się wydarzyło, kiedy pani córka, a Sara jest pod opieką lekarzy stałą, poszła do szkoły z pani listem, dostarczyła pani list, w którym była prośba o to, żeby Sara nie musiała nosić w szkole maseczki i była zwolniona z używania środków do dezynfekcji, które w szkole się znajdują. Czy tak było? Tak. I co się stało? Poszła pani z takim listem, dostarczyła pani list do dyrektora szkoły. I co potem? Dokładnie podałam to oświadczenie mojej córce, gdyż u nas praktycznie rodzice nie mają wstępu do szkoły, więc podałam to przez córkę i mówiłam, żeby po prostu córka to oświadczenie pokazała swojej nauczycielce, wychowawczyni, bądź dyrektorowi, gdy zapytają ją właśnie o to, dlaczego nie nosi maseczki. I córka właśnie tak zrobiła, podała to oświadczenie pani wychowawczyni, która ją wzięła do dyrektora. I co się stało w gabinecie dyrektora, gdzie no, córka została zaprowadzona właśnie w związku z tym oświadczeniem, w którym stało, że no, jako będąc pod opieką lekarzy, przeciwwskazania medyczne sprawiają, że nie powinna i nie może nosić tej osławionej maseczki. Tak, moja córka od urodzenia leczy się w poradni endokrynologicznej. Z tego też powodu, kiedy nosi właśnie maseczkę i tymi płynami dezynfekującymi właśnie te rączki cały czas psikają, więc przez to się dusi. Dlatego to oświadczenie napisałam ze względu tylko i wyłącznie skorzystałam ze swoich praw. Poszły właśnie z panią wychowawczynią wraz do dyrektora. Pan dyrektor zaczął czytać tak jakby no jakieś nagłówki, kilka wersów może z mojego oświadczenia. Tak córka mi przekazała. I córka w trakcie tego właśnie czytania, kiedy czytał pan dyrektor to oświadczenie, jeszcze właśnie mówiła, że ona jest chora, że nie może nosić tych maseczek. I w tym momencie pan dyrektor po prostu na ją wrzasnął w taki sposób, że jego to nic nie interesuje, że ma dzwonić, cytuję, po matkę. Żegnam. Moja córka wybiegła z płaczem do ubikacji, do toalety po prostu w szkole i zaczęła do mnie dzwonić z płaczem o pomoc, po prostu, że nie wie, co ma zrobić. Ja w tym momencie powiedziałam, żeby poczekała za mną, że ja za chwileczkę przyjadę. W tym momencie też jeszcze poprosiłam moją córkę, że podała mi panią wychowawczynię do telefonu, bo chciałam z panią wychowawczynią porozmawiać. Pani wychowawczyni znajdowała się w sekretariacie, więc moja córka poszła do sekretariatu. Tam jeszcze też panie na nią wrzaskały, dlaczego ona dzwoni przez telefon, dlaczego wchodzi w ogóle z pozwolenia. No i moja córka właśnie na to odpowiedziała, że ona po prostu chciała tylko panią wychowawczyni poprosić, ze względu na to, że moja mama chciała rozmawiać z panią. Podała telefon swój pani wychowawczyni. Pani wychowawczyni podała ten telefon panu dyrektorowi. Już w tle słyszałam, jak pan dyrektor krzyczy, że już zawiadomił policję.
Więc ja nic, po prostu już nawet nie dyskutowałam z panem dyrektorem, ze względu na to, że będę zakrzyczana. Rozłączyłam się i podzwoniłam po policję również. No i I później właśnie pojechałam po córkę. Córka w trakcie już pisała SMS-y do mnie, gdzie jestem. Ja właśnie przyjechałam na miejsce, mówiłam, że już jestem pod szkołą. Weszłam po córkę, wyprowadziłam ją i czekaliśmy za policją. No i nie wiem, kto sanepid i w ogóle dlaczego sanepid się pojawił, bo ja pojawił też. się też sanepid w tej sprawie. Tak, Dyrektor tak, tak. zawiadomił także sanepid, czy tak? Tak, dokładnie. I No i później zostałyśmy właśnie przesłuchane, praktycznie my zostałyśmy przesłuchane, bo pan dyrektor tylko wybiegł ze szkoły i zaczął mnie straszyć sądem rodzinnym, że już powiadomił sąd rodzinny, ze względu na to, że ja złożyłam oświadczenie, że moja córka leczy się i nie może używać tych maseczek. I ja na to nie zezwolę, ze względu na to, że to są też moje prawa i mojej córki. tak jest. I tak. No i dalej po prostu, no już jak widać na tym filmiku, właśnie jak sytuacja dalej się potoczyła. Tego samego dnia miałam jeszcze telefony też właśnie od policji, między innymi właśnie tu u nas z Nowego Miasta, gdzie powiedziano mi, że już na drugi dzień ma być sprawa sądowa. A ja mówię, a dlaczego tak szybko? Mówię, kilka godzin od zdarzenia sprawa sądowa już ma być. I mówię, nie dacie mi nawet poszukać sobie adwokata? A pan policjant na to powiedział, a po co pani adwokat? Dokładnie. I że jeszcze poinformował mnie, że na drugi dzień, kolejnego dnia, czyli 24, będzie ktoś dzwonił do mnie z sanepidu. Nie wiem też w jakiej sprawie. Po tym wszystkim po prostu numerów nieznanych nie odbieram. Bo Rozumiem. się po prostu boję. O moją córkę i o siebie tak samo. Ale Mam dwie córki. czyli jak rozumiem, dyrektor szkoły i policja stwierdzili, że sprawa będzie skierowana do sądu rodzinnego. Czy sąd rodzinny, według pani wiedzy, został zawiadomiony przez dyrektora szkoły? W tym momencie nie mam takiej informacji. Nie wiem, co się dalej z tą sprawą dzieje. Po prostu nie dostałam nic właśnie drogą służbową. W tym momencie czekam za, nie wiem, jakimiś właśnie pozwami. Moja córka nie chodzi do szkoły, gdyż boję się o nią. Ona sama również boi się iść do szkoły, boi się pana dyrektora, boi się nauczycieli. Jeszcze z córką do psychologa, do poradni psychologicznej. Skierowałam również sprawę do kuratorium oświaty, prosząc o to, żeby moja córka w tym momencie miała nauczanie zdalne. Bo nie wiem, czy to potrwa miesiąc, dwa czy trzy, po prostu ja, no, do zakończenia tej sprawy i wyjaśnienia tej sprawy całej. Ale przeciwwskazań takich, że córce nie wolno w ogóle chodzić do szkoły medycznych, nie ma. Chodzi tylko o to, że no, dziewczynka czuje się zastraszona, poniżona i jest to bariera w tej chwili u dziecka psychologiczna przed pójściem do szkoły. Nie jest to bariera zdrowotna, która by uniemożliwiała całkowicie udział w lekcjach. Nie, jest to bariera psychiczna, spowodowana właśnie tą sytuacją, która się wydarzyła. Żeby była jasność w temacie, proszę Państwa, myśmy próbowali porozmawiać z panem dyrektorem Szkoła Podstawowa i Muzyczna Nowe Miasto Lubawskie. Próbowaliśmy, pan dyrektor nawet nie był łaskaw podejść do telefonu, stąd dzisiaj nie ma na łączach ani pana dyrektora, ani. Wszystkie nasze programy powstają dzięki naszym widzom oraz czytelnikom Warszawskiej Gazety. Dziękujemy za każdą wpłatę.